A teraz, Kasiu, ja policzę do trzech. A ty sprawdzisz, jakie są mechanizmy, które kreują i regulują fizyczną i energetyczną rzeczywistość istot ludzkich. Jeden, dwa i trzy. Pierwsze, co by się pojawiło, to takie koło zamachowe z rączką, jak jest tak z wozem strażackim, mi się to skojarzyło, i z regulowaniem jakiegoś przepływu. Jakby był taki. Zobaczyłam niebo i na tym niebie taki wir, na którym jest taka zamontowana jakby wajcha, która puszcza taką jakąś krystaliczną materię, jakby wodę w dół. A przyjrzyj się tej krystalicznej materii. To tak widzę, jakby to były takie małe, jakby wygląda to ciekawie, to są takie jakby kokoniki małe, błyszczące, takie jakby coś w tym, takie jakby podłużna kropla wody, ale w kształcie jakby pigułki. Takiej zaostrzonej na dwóch końcach. I w środku coś jest, tak jakby to było ze szkła. I co tam w środku jest? W środku jest jakby taki mały człowieczek tam. Aha. Dobrze, a to koło zamachowe, o którym mówiłaś, z czego jest zrobione? Z metalu takiego, z żelaza. Żelazne jest. I ono cały czas jest w ruchu? Nie, ono jest, ono reguluje przepływ, że jest czasem więcej tych światełek wpuszczanych. A czasem jest taki szeroki strumień. Ale jakby zasadniczo chyba jest cały czas w ruchu, tylko on jest, on nie ma regularności żadnej. Nie można tego określić, że on jest w jakimś schemacie działa, tylko czasem on tak powolutku przepuszcza te światełka, a czasem tak jest otworzony tak na całego, na całą regulę, pełen otwór jest. A czy te światełka, czy ludzie w tych światełkach, czy są takie światełka, które jakby odchodzą, czy tylko przychodzą nowe? Jak to tylko wygląda? Przychodzą, tylko nowe przychodzą. I to są jakby ziarenka. Jest ich coraz więcej. Jest ich coraz więcej i one są, jakby wnikają w ziemię. Jakby tak się wbijają w ziemię. I tak jakby one się robią. Troszkę, wiesz, jak deszcz, który wnika po prostu w strukturę ziemi.
ale one się tak jakby pionowo wbijają i tam wnikają. A co jest, co to za energia, siła, która reguluje poruszanie się tego koła zamachowego? Pojawiło mi się teraz takie oko. I to oko już widziałam w sesji gdy jakby oko Boga, tak? Jakby to było coś, czego się jakby nie dało zbadać, ale to jest taka jakby boska energia. Dobrze. A teraz jeszcze takie mi przyszło pytanie. Czy te istoty ludzkie, czy mają jakiś wpływ na to, jak to koło zamachowe chodzi? Wiesz co, to tak nie są tylko ludzkie istoty. Nie tylko ludzkie. Nie, nie, to są różne istoty. Różne istoty. Czy te istoty mają jakiś wpływ na ten ruch tego koła zamachowego? Nie, żadnego. Nie, żadnego. Dobrze. To teraz, Kasiu, następne pytanie. Policzę do trzech. A ty na trzy sprawdź, jaką siłę, jaką moc mają ludzkie czyny, słowa, myśli i uczucia na fizycznym i na energetycznym poziomie rzeczywistości. Jeden, dwa i trzy. Poczułam teraz bardzo w ciele takie uczucie jakby związania, jakby mnie ktoś taką folią czarną obwiązał bardzo ciasno. Poczułam, że to że człowiek jest w takiej ograniczonej formie jakby. Ale te foliki, te folie są tymi postrzeganiem, które nas ogranicza. Czyli my, czyli nasze myśli, nasze słowa, to co robimy, nasze emocje, one nas jakby ograniczają, tak? Tak, tak. Jakby jesteśmy takimi też światełkami, taką jasną energią, ale taką po prostu zamkniętą w tę formę. I ona, ja czuję, wiesz, takie rozpieranie wewnętrzne tej energii, że ona nie chce tak być, taka spętana. I to są te kropelki na tym kole? Czy to tak, jest to jeszcze... są te kropelki. W których jesteśmy jakby zamknięci. No i my się tymi ludzkimi cechami, czyli myślami, zachowaniami, ograniczam. A dobrze, Kasiu. Chciałbym, żebyś sprawdziła, jak ta sytuacja wygląda u osoby, u człowieka, który osiągnął wysoki poziom świadomości.
On nie ma tej folijki. Nie ma tego. Nie ma tej ciasności. Jest tak, jest swobodniej o wiele. Aha. Ale to nie jest taka czysta forma. A jest o wiele jakby szerszy. Taki swobodniejszy. Widzę, wiesz co, to tak jakby jakby wokół osoby była taka duża bańka, nie? Taka energetyczna, czy tam świetlista, coś takiego, że ta osoba jest wciąż ograniczona formą bycia człowiekiem. Że nie jest czysto duchową, czy taką energetyczną formą, bo ta fizyczność narzuca swoje ograniczenia, ale jest możliwość takiej swobody dużej, ale samego fizycznej formy samej w sobie, ona nam, ona już warunkuje to, że jesteśmy bardziej zwarci. Czyli jest to ograniczenie, nie jest takie duże, ale zawsze, ale jednak to ciało fizyczne nas mimo wszystko ogranicza. Tak. A czy... I to z natury wynika, jakby ciało. Dobrze. A czy jest możliwe uwolnić się w ogóle od tych, będąc w ciele fizycznym? Nie. Jego ograniczeń? Nie. Czy, a zobacz, czy z tego koła zamachowego powiedziałaś, że tylko te kropelki, czyli tylko te istoty wszystkie tu wchodzą. Czy są jakieś istoty, albo jakaś chociaż jedna, która uwolniła się z tego koła zamachowego? Wiesz, co jest w ogóle takie coś, że to się inaczej dzieje. No, jak to się dzieje? Że jakby jest taki moment, kiedy to ciało się rozpuszcza. Jakby tak rozpływa się to ciało. I pozostaje ta energetyczna forma i ona się tak jakby zlewa z powietrzem i ona jest jakby poza tym układem tego koła, tego wszystkiego. Czyli to jest ciało fizyczne, które nas ogranicza, tak? Tak, ciało fizyczne. Czyli w momencie, kiedy istota umiera, ona wychodzi z tego koła zamachowego, czy nie? To mi się pojawia, że jakby to niekoniecznie chodzi o śmierć fizycznego ciała. No właśnie. To nie trzeba umrzeć. Tylko to ciało się po prostu jakby w ludzkim rozumieniu jest rozumienie też zjawisko śmierci, że człowiek to tak odbiera, że to ciało fizyczne to jest takie, że jakby to jest coś takiego, czego ciało, umysł fizyczny jakby nie potrafi zrozumieć. Bo to jest jakby w innym wymiarze się odbywa, którego umysł nie ma możliwości przetworzenia tego. Że to się dzieje w jakimś innym wymiarze i wtedy
to jest z takiej równoczesności. Ale człowiek, jak może myśleć, że ten człowiek umarł drugi. Jak to widzi? Ale to nie jest tak, że trzeba w tym kole się znowu znaleźć. No dobrze. Że się ktoś tam znalazł, to jest jakieś celowe, takie się coś pojawia. Okej, okay, spróbujmy teraz podejść z innej strony. Kasiu. Pytanie. Czy trzecia zasada dynamiki Newtona, która mówi, że każda akcja wywołuje reakcję, bierze udział w kokreacji rzeczywistości. Tak czy nie? Czy może częściowo? Już pojawiło mi się takie coś przed oczami, jakby takie dwie chmury energii, które tak ze sobą się bujają nawzajem, jakby były tak takie dwie mgiełki w różnych kolorach i one się stykają na krawędzi i tak ze sobą tańczą, połączone. Tak czyli ta zasada działa, rozumiem. Bierze udział. No tak wygląda, że wszystkie odpowiedzi są prawdziwe. Co to znaczy, że wszystkie odpowiedzi są prawdziwe? Że tak jest i tak że tak jest. Nie jest. Aha. Bo jest taka przestrzeń jakby przenikania tych mgieł, gdzie jest jakaś część wspólna, w której nie ma nic. W której jakby jest próżnia. Okej. Dobrze, Kasiu. Teraz policzę od 1 do 3, a ty połączysz się z pojęciem karma. I opiszesz pierwszą rzecz, którą odbierasz lub widzisz. 1, 2 i 3. Pierwsze, co mi się pojawiło, to, że to jest myśl. Myśl. Że to jest przekonanie. Że to jest idea. To jest nazwanie czegoś. Tak. Że to jest, bardzo mocno to poczułam jakby w ciele, w płacie czołowym, że to jest jakby mocno zmyślenie, że to jest wymyślone. Okej. Okay. Czyli jest to myśl, koncepcja, przekonanie, idea. Dobrze. Jak to słowo, ta idea jest interpretowana przez zbiorową świadomość ludzką. Jeszcze zobaczyłam takie coś, że to słowo, ta myśl, ta koncepcja, ona jakby zbiera energię i przez to się materializuje. I staje się jakby prawdziwa. Tak energetycznie to zobaczyłam, że jest, wiesz, taka, troszkę to wygląda jak taka meduza, która ma takie niteczki pod spodem i te niteczki są tym zasilaniem przez osoby, które tworzą tą koncepcję i przez wielość tych przekonań, ona jakby się materializuje energetycznie. Kreuje się.
Czyli jest to, ja powtórzę za tobą, czyli jest to koncepcja, która działa, ponieważ istnieje w świadomości zbiorowej, tak? On, tak, można by to tak nazwać. Dobrze, to teraz policzę jeszcze raz do trzech. A ty odpowiedz mi, Kasiu, na pytanie. Skąd ta koncepcja się wzięła? Jeden, dwa, trzy. Pojawiło mi się takie coś, jakby neurony w mózgu. I pojęcie strachu mi się pojawiło też. Neurony w mózgu, strach. I ten strach jakby robi tak, że robi się tak czerwono, podgrzewa się jakby. I co, jak te połączenia się tak rozgrzewają? Rozgrzewają. Ze strachu. Strachu pod przed. Wpływem strachu. Przed śmiercią. Dobrze, czy jest to koncepcja, która narodziła się w umysłach ludzkich w wyniku strachu przed śmiercią? Tak to wygląda. Dobrze. Ale ładne to jest. I ta koncepcja istnieje w świadomości zbiorowej ludzkości. Ale jest to tylko koncepcja. Prawda? Koncepcja, ale ona się staje materialna przez. Bardzo wyraźnie widzę, wiesz, jak ta energia jakby przy wytwarzaniu, przy tych neuronach, przy tej myśli wytwarza się energia i ona się po prostu materializuje. No tak. Ale wciąż pozostaje tylko koncepcja. A Kasiu, czy istnieje związek pomiędzy karmą i Matrixem? Jakby nie widzę tego. Czy widzę jakby osobne schematy. Aha. Czyli nie jest to narzucona z zewnątrz koncepcja. Jest to koncepcja, która zwróciła się w umysłach ludzkich. Ona jest jakby sposobem na poradzenie sobie ze strachem. Takie pytanie, Kasiu. Ponieważ różni, no nie wiem, osoby o określonym wysokim poziomie świadomości w dzisiejszych czasach. I to ja już słyszałem kilka razy. Taką koncepcję, że w latach mniej więcej 2016-2018 nastąpiło zresetowanie
karmy. Powiedz, co tobie przychodzi teraz na ten temat? Pojawiło mi się takie coś, jak zacząłeś mówić o tym czasie, to zobaczyłam taki strumień światła i przecięcie tego strumienia światła. Taki ciekawy sposób bardzo pojawiło się, jakby to opisać, jakbyś miał tak dwa czarne balony i pomiędzy nim i byłyby w ciemności i pomiędzy, one byłyby ze sobą ściśnięte albo i pomiędzy nimi powstałaby taka strumień światła cienki. I one by były na przykład z galaretki, te balony. I teraz przeciąłbyś to na środku w pionie i powstałoby takie, takim zaokrąglonym nożem, jakby takim ostrzem okrągłym, to takie światło się pojawiło w tym w pionie jakby. Czyli w tych latach, o których mówiłem, nastąpiła zmiana, prawda? Nastąpiło przecięcie. Odcięcie, tak? Takie coś mi się pojawiło. No. Czyli możemy to rozumieć, że rzeczywiście nastąpiło odcięcie starej karmy? Jako, wiesz, w ogóle zmiana kierunku, coś takiego. No tak, z odcięciem, to jest odcięło. Z czym związane jest to odcięcie? Co jego przyczyną było? Pojawia mi się, że to jest jakby zdarzenie losowe. Czy to jakby matematyka tutaj, jakby logika, spontaniczny akt, jakby coś takiego. Okej, spontaniczny akt, ale co by jego przyczyną było? Jakieś zewnętrzne, tak jak meteory, które wpadają w naszą atmosferę, coś takiego, że po prostu z przestrzeni coś tutaj wpadło, tak jak taki meteor, jakaś wiązka energetyczna. To pójdź za tą wiązką energetyczną, zobacz, skąd ona przyszła. Co tam? Taki słup światła, wokół którego są z galaktyki skupione, a który jest też takim pierścieniem równocześnie. I jest to jasny pierścień, tak? Wiesz co, to jest jakby jasny i ciemny równocześnie. Ale jest jasny. Okej. Dobrze. To może sobie zostawimy na oddzielną sesję. Natomiast wróćmy do tego momentu odcięcia, prawda? Z tej starej karmy. Co to oznacza dla istoty ludzkiej? Zobacz, co się w tym momencie stało z ludźmi. Weź sobie jakiegoś człowieka, popatrz, jak czuję to... takie mocne, czuję takie popchnięcie do przodu, jakby tak ktoś cię popchnął rękami, żebyś tak szedł do przodu, że to ciało jest takie swobodniejsze, lżejsze i tak... mogło iść w przód. Lżejsze dlaczego? Bo nie przyklejone do tego strumienia.
Do tego, co było wcześniej. Dobrze. Mhm. I zobacz teraz, jak ten mechanizm ewolucji, jak to działa dalej po tym czasie, od momentu tego przecięcia. Czy ten mechanizm karmiczny, on dalej działa? On tak jakby zanikał. To jest taki tak jak kisiel dasz na łyżeczkę i się robi na początku, jest taki gruby i potem jest taki cieniutki. Gdyby to dać w poprzek, to on się właśnie tak dzieje, że on na początku jest taki gruby i tak zanika w taką cienką kreseczkę i znika. Mhm. Czy on zniknie zupełnie? Zupełnie. Zupełnie. Czy to ma odniesienie do każdej istoty ludzkiej? Do każdej. Do każdej. W ogóle do istoty każdej. Do istoty, tak. Czy to oznacza, że prawo karmy dzisiaj, w 2023 roku, już nie działa? Pojawia mi się takie coś, że są. Jest taka możliwość, żeby się z powrotem do tego przykleić, jeżeli się chce. Aha. Jeżeli się chce, tak? Tak, jeżeli się chce, ale wtedy jakby stajesz się częścią tego, co było przed tym błyskiem. A, okej, okay, rozumiem. Jakby nie przechodzisz przez ten błysk wokół. Mhm. Czyli mówiąc takim prostym językiem, jeśli człowiek dalej wierzy w karmę, to on dalej będzie w tym starym, tak? No tak. Mhm. Dobrze, super. Kasiu, czy jest coś jeszcze, co chciałabyś dodać tutaj? Może coś ci w międzyczasie przyszło? Ja o to nie zapytałem. Cały czas widzę tylko takie coś, że ona jest ta karma jakby wewnątrz układu energetycznego Ziemi. Mhm. Że ona jakby dotyczy tutaj ludzi i tych istot, które to wytworzyły. Mhm. Że ona nie wychodzi jakby poza. Poza przestrzeń Ziemi. Mhm. Mhm. Czy coś jeszcze? Nie. Dobrze. Bardzo ci dziękuję, Kasiu. Policzę teraz od 1 do 5, a ty wrócisz do tu i teraz. Rozłączysz się z tym, co widziałaś. Wrócisz do tu i teraz, czując się świetnie, zrelaksowana, pełna energii, wypoczęta. 1, 2, 3.